W archiwum wytwórni filmów dokumentalnych i fabularnych znajdują się kilometry odrzuconych materiałów, które nigdy nie ukazały się w żadnym oficjalnym wydaniu Polskiej Kroniki Filmowej. Przy czym nie są to materiały usunięte przez cenzurę. Można powiedzieć, że one były tak niecenzuralne, że nikomu nie przyszło do głowy pokazać je cenzorowi. To są naprawdę stosy pudeł. Z tych fragmentów, z tych ścinków ułożyliśmy prawdziwy obraz PRL-u. Niekiedy przerażający, a czasami śmieszny i zadziwiający. Zacznijmy od 1956 roku. W tym czasie cenzura prawie nie istniała. Można było mówić o pomocy walczącym Węgrom, o zbiórkach leków, o honorowych dawcach krwi dla Węgrów. Tylko kilka zdjęć nie pokazano w Polskiej Kronice Filmowej. Między innymi to. Na ulotce czytamy postulat zapłacenia przez rząd radziecki odszkodowań za straty spowodowane interwencją wojsk radzieckich na Węgrzech. Rok 66. Obchody tysiąclecia chrztu państwa polskiego zbiegły się z ostrym konfliktem władz państwowych z Kościołem. W oficjalnym przekazie nie mogło nawet paść nazwisko prymasa Wyszyńskiego. Nie pokazywano entuzjazmu tłumów wiernych. Ten słynny obraz Matki Boskiej Częstochowskiej na tle mapy Polski był nie do przyjęcia dla władz. Służba Bezpieczeństwa urządzała polowania na kopię obrazu. 2 września 1966 roku obraz zatrzymano w drodze do Katowic i siłą odwieziono na Jasną Górę. Tak więc do rangi symbolu urastał obraz Matki Boskiej za kratami. W oficjalnej kronice na 6 minut materiałów z obchodów tysiąclecia państwa polskiego tylko 30 sekund poświęcono uroczystościom kościelnym. Tu właśnie w katedrze gnieźnieńskiej odbyły się uroczystości kościelne związane z tysiącleciem chrztu Mieszka I i jubileuszem chrześcijaństwa w Polsce. Wziął w nich udział polski episkopat i licznie przybyłe duchowieństwo. Wracamy na ulicę dzisiejszego Gniezna. 50-tysięczne miasto w odświętnej szacie jako pierwsze w Polsce będzie widownią jubileuszowych uroczystości milenium. Na rynku gromadzą się sztafety motocyklowe, które przyjechały ze wszystkich powiatów Wielkopolski z meldunkami o wykonaniu czynów społecznych. Honorowymi gośćmi są dzisiaj weterani Powstania Wielkopolskiego. Kilkadziesiąt tysięcy osób gromadzi się w sobotnie popołudnie na wiecu, który otwiera patriotyczne manifestacje ziemi poznańskiej. Władysław Gomułka, cytujemy, piętnował próby części episkopatu przeciwstawienia jubileuszu chrztu ogólnonarodowym obchodom. W oficjalnym materiale na uroczystościach państwowych były tłumy ludzi, na kościelnych jedynie duchowieństwo. Rok 68. Materiał w kronice z zakończenia wyścigu pokoju na stadionie dziesięciolecia. Tłumy pijanych chuliganów. Ale pałujący milicjant już nie zmieścił się.
Mało kto wiedział, że walki trwały prawie do rana. Ścielankowy obrazek mający świadczyć o spokoju w Czechosłowacji po agresji sowieckiej w 1968 roku. Ale zobaczmy zdjęcie, które nie weszło do kroniki. To ten sam rynek, tyle że za kobietą karmiącą gołębie znajdują się czołgi i armaty. Renni żołnierze też nie znaleźli się w kronice. Tak samo jak humorystyczne plakaty. I ten mały chłopiec piszący na murze Dubczek. Te zdjęcia z wydarzeń grudniowych na Wybrzeżu są dobrze znane, ale wtedy żadne z nich nie zostało pokazane. Tych pałowanych młodych chłopców widzimy chyba po raz pierwszy. Gazy łzawiące rzucane w tłum ludzi. W oficjalnym materiale ani słowa nie powiedziano o przyczynach i kulisach robotniczego protestu. Widać jeszcze ślady. Rozbite okna wystawowe, prowizorycznie zaszklone sklepy, zniszczone kioski, spalone budynki. Poruszenie wśród klasy robotniczej na Wybrzeżu wykorzystane zostało przez męty, które czekają na okazję. Doszło do rabunków, aktów wandalizmu, mordów. Zginęli ludzie. Przeniesienie dyskusji na ulicę stworzyło napięcia i trudności. Wojsko strzegło miasta i portów. Handel pracował. Rozwaga i troska wzięły górę nad emocjami. To oczywiście cytat. Trudno dobierać słowa, by wyrazić ból i żal z powodu tragicznych wydarzeń. Pierwszy sekretarz Komitetu Centralnego Edward Gierek powiedział, że naród otrzyma pełną i prawdziwą odpowiedź na stawiane pytania. Choinki zwiastują zbliżanie się świąt, trudniejszych niż się spodziewaliśmy. Życie nasze, dzień dzisiejszy i jutro zależą od pracy. Nikt nam niczego za darmo nie da. Nie miały szans także inne zdjęcia. Zdawałoby się zupełnie niewinne. Nikt nie miał odwagi pokazać Leonida Breżniewa z papierosem. Czy w czapce górniczej. Duży Gierek i Mały Breżniew, 74 rok, Śląsk. Ten plakat mogli zobaczyć tylko ludzie ustawieni na trasie przejazdu partyjnych przywódców. W społeczeństwie mógł wywołać złe skojarzenia. Ten Edward Gierek nie wyglądał zbyt korzystnie. Siódmy zjazd PZPR, grudzień 75 roku. Serdeczne powitania, gorące oklaski. To oficjalny materiał zjazdowy. Dla Edwarda Gierka, przywódcy partii i narodu, gorące owacje zjazdu. Towarzysze delegaci, szanowni goście, siódmy zjazd Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej rozpoczyna swoje obrady.
Siódmy zjazd był jak zwykle ceremonią mało ciekawą. Wszystko bowiem było już załatwione i z góry wyreżyserowane. Jednak po zakończeniu zjazdu pół Warszawy huczało od plotek o pijanym Breżniewie, dyrygującym delegatami śpiewającymi międzynarodówkę. Przez wiele lat uważano, że nikt nie sfilmował tej sławnej sceny. Udało nam się odnaleźć dyrygującego Breżniewa. Dyryguje delegatami, a tu Edwardem Gierkiem. Listopada 80 roku. Manifestacja Konfederacji Polski Niepodległej przed grobem nieznanego żołnierza w Warszawie. Takie hasła na transparentach były wówczas zakazane, a samą manifestację władze uznały za nielegalną. Jesień 81 roku. Strajki na uczelniach. Strajkuje również Szkoła Główna Planowania i Statystyki. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego. Wizyta w Uniwersytecie Warszawskim. Biuro strajkowe czuwa nad porządkiem wewnętrznym, nadzoruje zaopatrzenie. Jak wiadomo, przyczyną strajków była akcja solidarnościowa z Radomską Wyższą Szkołą Inżynierską w sprawie wyboru rektora oraz zwłoka w pracach nad ustawą o szkolnictwie wyższym. Ostatnio projekt tej ustawy został przekazany do Sejmu. Ani słowa nie powiedziano o postulatach politycznych studentów. Tego widzowie kroniki nie zobaczyli. Dziennik telewizyjny był wówczas instytucją szczególnie znienawidzoną. Strajkujący studenci czytają czarną księgę cenzury. W oficjalnej propagandzie wydawnictwa bezdebitowe nie istniały. Robotnicze strajki 88 roku na Śląsku i Wybrzeżu. Wciąż niecenzuralny był Lech Wałęsa, a także inni działacze Solidarności.
Ten obok Wałęsy to Andrzej Celiński. Obrońca w procesach politycznych, mecenas Władysław Siła-Nowicki. A tu Andrzej Milczanowski. Do kroniki nie weszły również oddziały policji i ZOMO. A także wiecznie żywa idea Lenina i ówczesny rzecznik rządu Jerzy Urban. Robotnicy mogli strajkować, ale studenci już nie. Znów Uniwersytet Warszawski. Przemawia Maciej Jankowski. A ten chłopak tutaj to chyba Paweł Piskorski. To już ostatnie zdjęcia z kategorii odrzuconych. Sytuacja normalniała. Kończyły się dwa światy. Ale w oficjalnym materiale kroniki nie padło nawet słowo solidarność. Podział od początku był rażąco nierówny. Tysiące górników deklarowało własnym podpisem gotowość natychmiastowego podjęcia pracy. W kopalni 30-lecia PRL ciągłe zagrożenia metanowe, a w końcu pożar. Starzy górnicy wiedzą, co to znaczy. Młodzi często nie zdają sobie sprawy z ogromu zagrożenia. To był temat rozmów we wszystkich śląskich rodzinach i powtarzające się pytanie, jak długo jeszcze? Podsycanie płacowego ognia politycznymi sztabami spełzło na niczym. Realizm jest przecież bratem rozsądku, a więc co było, można uzgodniono. Bolesne dla wszystkich strajki wygasały, ale ciężkich strat zapewne odrobić się nie da. Ujęcie przedstawiające postulat przywrócenia legalności Solidarności zaledwie mignęło. Nie zachowało się nic z pierwszych miesięcy stanu wojennego. Wiadomo, że pierwsza kronika filmowa ukazała się dopiero w marcu 1982 roku. No, braków jest więcej. Nie znaleźliśmy także na przykład materiałów z czerwca 1976 roku. Mamy nadzieję, że kiedyś te materiały odnajdą się i ktoś stworzy dalszą część PRL-u z odrzutów.